Dzień dobry. Reguła prawej dłoni służy nam do określenia zwrotu linii sił pola magnetycznego. Będzie więc nam potrzebna do tego, aby podczas rysowania pola magnetycznego wiedzieć, w którą stronę chcemy skierować zwroty linii sił pola. Jest to pewna umowa, którą przyjęliśmy i którą musimy stosować. To, co widzicie w tej chwili, to jest doświadczenie Ersteda. Dosyć znane doświadczenie, jedno z ważniejszych tak naprawdę. Polegało ono na tym, że igła magnetyczna została umieszczona pod przewodem elektrycznym. Przewód wykonany jest z metalu, który nie oddziałuje magnetycznie, ale pole magnetyczne, oddziaływanie magnetyczne pojawia się w momencie, kiedy zaczyna płynąć prąd. I to jest główny wniosek, jaki wyciągnął Ersted ze swojego doświadczenia. Jak widzicie, w 1820 roku została wydana jak publikacja przez Christiana Ersteda, która właśnie mówi o tym, jak pole magnetyczne powstaje wokół przewodników z prądów i od czego ono zależy. Nas dzisiaj najbardziej interesuje to, jaki ono ma kształt. Ersted zauważył, że jeżeli igła jest umieszczona pod spodem, pod przewodem, to układa się tak, jak jest w tej chwili na rysunku. Jeżeli zmienimy kierunek prądu, igła się obraca o 180 stopni. Natomiast jeżeli igłę umieścimy nad przewodem, to znowu igła obraca się o 180 stopni. Czyli tak jak gdyby pole magnetyczne pod przewodem i pole magnetyczne nad przewodem były w przeciwne strony. Jaki kształt może mieć to pole, skoro na dole jest w jedną stronę, a u góry jest w przeciwną stronę? Jedynym kształtem, który to umożliwia, jest kształt kołowy. Pole wokół przewodnika z prądem to są okręgi. Tak jak na tej ilustracji, która się teraz pojawiła. Ta czarna linia, którą widzicie, to jest przewodnik, przez który płynie prąd. Literka I, tutaj napisana bokiem, oznacza natężenie prądu. Natomiast dookoła tego przewodnika pojawiają się linie sił pola magnetycznego. Pole magnetyczne rysujemy przy pomocy tych właśnie linii, tak zwanych linii sił pola magnetycznego. I teraz w którą stronę są te linie, określa reguła prawej dłoni. Ta reguła mówi o tym, że trzeba prawą ręką chwycić przewodnik, trzeba go chwycić, tak żeby kciuk pokazywał, w którą stronę płynie prąd. Czyli natężenie prądu I jest na tym rysunku w prawą stronę, więc tak samo musi być ułożona dłoń. Ta dłoń może być ułożona w ten sposób, gdyby prąd płynął w przeciwną stronę. A więc ruszając dłonią, określam, w którą stronę płynie prąd. Tu jest tak ułożone. I wtedy palce pokazują, jak kręci się pole magnetyczne, w którą stronę ma zwrot pole magnetyczne. Jest to umowna rzecz. To jest pewna umowa, którą zawarliśmy jakiś czas temu, która za to pozwala nam określić, w którą stronę skierowane są zwroty linii sił pola magnetycznego. Na tej ilustracji, zwróćcie uwagę, prąd elektryczny oznaczony jest na niebiesko, jest tutaj skierowany do góry, natomiast pole magnetyczne to te czerwone linie, które są skierowane zgodnie z regułą prawej ręki. Literka B, która tutaj się znalazła na ilustracji, oznacza wektor indukcji magnetycznej. To jest taka wielkość fizyczna, która zawsze ma ten sam zwrot, co linie sił pola magnetycznego. Później poznacie inną odmianę reguły prawej dłoni, która będzie Wam pomagać zrozumieć, jak to jest w przypadku przewodników, które są kołowe, ale tym będziemy się zajmować troszeczkę później.